Pierwsze czytanie, które dzisiaj opisuje nam spotkanie Piotra z Korneliuszem w jego domu, i potem chrzest tego Poganina otwiera przed nami niesamowitą perspektywę do, do dalszych rozważań. W różnych kierunkach możemy tutaj pójść w tę albo w inną jeszcze stronę. Ale zobaczmy przede wszystkim, że to wydarzenie musi być bardzo ważne, ów chrzest Korneliusza, dlatego że ono pojawia się aż w trzech fragmentach dziejów apostolskich. Najpierw jako samo wydarzenie, idące chronologicznie z razem z innymi, z całą historią opisywaną w dziejach apostolskich. Potem, kiedy Piotr wróciwszy do Jerozolimy trochę pod ogniem tej krytyki, ataków, Przypomina czy, czy, czy wyjaśnia, co się stało, i potem w XV rozdziale, kiedy pojawia się kolejny konflikt, yy, znów już nie tak bezpośrednio i nie tak oficie mamy nawiązanie. W każdym razie te, te trzy yy, wspomnienia tego jednego wydarzenia no, sugerują nam, że musiało być ono niesłychanie ważne, czy jest niesłychanie ważne. Dlaczego? Ponieważ to jest moment, kiedy w sposób Oficjalny, to znaczy wskazany przez Pana Boga, poganie wchodzą do kościoła. Pamiętajmy, że kościół na początku to są Żydzi. Zbawienie bierze początek od Żydów, jak sam Pan Jezus tłumaczył, i jest naturalne, że skoro pierwszymi uczniami Pana Jezusa byli następcy Mojżesza, w sensie ci, którzy zachowywali prawo dane Izraelitom, na górze Synaj. No więc to oni byli pierwszymi wyznawcami Jezusa, ale jednocześnie zachowującymi prawo. Kiedy Kościół zaczął się rozszerzać i, i siłą rzeczy wychodzić poza granice Izraela, no to zaczęła sprawa dotyczyć tych, którzy nie znali prawa mojżeszowego. A więc tutaj pojawia się ten podstawowy konflikt. Czy prawo, zachowywanie prawa. Które dał Mojżesz, czy dał Pan Bóg przez Mojżesza, jest niezbędne do zbawienia. Czy, czy cała Tora, całe prawo jest, yy, potrzeba zachowywać je. No i to wydarzenie u Korneliusza, yy, które, które wydawało, wydarzyło się w X rozdziale dziejów apostolskich, a teraz w 11, który czytamy jako pierwsze czytanie jest yy, przez Piotra opowiedziane, to zobaczmy yy, zobaczmy, co tu się dzieje właściwie. Otóż. Piotr za natchnieniem ducha spotyka się z tym poganinem, Korneliuszem, który też przez anioła zostaje pouczony, żeby Piotra sprowadzić. Piotr ma wizję widzi zwierzęta, które opuszczają się na jakieś huście, i tam są zwierzęta czyste i nieczyste. Tak dokładnie księga kapłańska opisywała: niektóre zwierzęta, już nie wchodzimy w szczegóły, były zwierzętami nieczystymi, niektóre czystymi, ale Rzecz w tym, że prawo żydowskie mówiło także, że nieczystość można zaciągnąć poprzez kontakt z czymś, co jest nieczyste. I tak na przykład dotknięcie grobu czyniło nieczystym, czy nawet wejście do domu Poganina czyniło nieczystym z racji tego, że był to poganin, więc ktoś, kto nie zachowuje prawa. Ale podstawą było tu, że najprawdopodobniej poganie nie serwowaliby pokarmów, które są czyste według prawa, czyli czyste dla Żydów. Więc już sam fakt wejścia do domu, zresztą kiedy mówimy o poganach, to, to mamy zwykle na myśli to, że są tam pewnie jakieś figurki bożków, a przynajmniej sposób życia, myślenia, a potem też i mówienia, działania, Pogan, no jest zwrócony w stronę, w stronę Bożków. Czy to już bezpośrednio jako modlitwa, jako wzywanie ich, czy po prostu jako, jako takie nawet nie do końca uzewnętrznione zwracanie się do nich. Więc to także czyniłoby Żyda nieczystym. I Piotr, nie dość, że idzie do domu Korneliusza, to siedzi jeszcze z nim przy stole. Zresztą to był też zarzut, który jest mu stawiany przez. Braci w Jerozolimie pochodzenia żydowskiego. Oni mówią, że wszedłeś do domu poganina nieobrzezanego i jadłeś tam z nimi. To, to jest zresztą przecież zarzut, który Feryzeusze robili panu Jezusowi nie jeden raz. Bo siedzenie przy stole jest wejściem we wspólnotę, jest przyjęciem człowieka, ale też i w jakimś sensie jego obyczajów, jego sposobu życia. Więc Piotr niejako no, zgadzał się na. na pogaństwo Korneliusza. Tak, tak wyglądało to w oczach braci w Jerozolimie, którzy Piotra atakują właśnie za to, że, że poszedł do domu poganina. Ale jeszcze zanim to, o tym wspomnimy, to, to Ciekawy jest ten sam fakt tej wizji Piotra, kiedy widzi te zwierzęta i słyszy głos, który mówi: Piotrze, jedz, zabija i jedz. I ona on to mówi: O nie panie, bo nigdy nie wziąłem do ust niczego skażonego lub nieczystego. Tu też bibliści są podzieleni, czy to są synonimy, rzecz skażona i rzecz nieczysta, czy jest to właśnie rozróżnienie jako rzecz nieczysta. Sama w sobie, tak jak w Księdze Kapłańskiej w XI rozdziale mamy to opisane, czy ym, to, to byłaby nieczysta, a skażona, to jest dotknięta, czy, czy która była w pobliżu tego, co nieczyste, no i tę nieczystość też jakby przejęła, zaciągnęła. To nie ma dla nas większego znaczenia. Dość, że Piotr stanowczo tutaj oponuje. On mówi, o nie, 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 bo nigdy nie przekroczyłem prawa w tym względzie. Wygląda troszkę, jakby Piotr był takim tutaj pobożnisiem, kimś, kto. Może troszkę na wyrost próbuje pokazać się w dobrym świetle, ale raczej nic z tego. Wiemy przecież ze Starego Testamentu, że dla Żydów zachowywanie prawa, jeśli chodzi o pokarmy, było często ży sprawą życia i śmierci. Już nie tylko honoru, czy nie tylko sprawą czysto religijną, ale, ale no wykraczającą mocno poza tylko rytuał. To pamiętamy choćby z księgi Daniela, kiedy Ci młodzieńcy na Dworze Królewskim nie chcą spożywać potraw i proszą strażnika, żeby mogli jeść warzywa. To zresztą potem weszło jako, jako post Daniela, tak to nazywamy, to, to, to jedzenie samych warzyw. No, w każdym razie tu już widzimy, że oni nie chcieli absolutnie. Uczestniczyć w, w stole pogańskim. Potem mamy także, kiedy rozpoczyna się powstanie machabejskie, czy no to jest do, dopiero sam początek, no to też machabeusze, mówiąc tak ogólnie, usuwają się z miasta, żeby nie skalać się nieczystymi pokarmami. No i mamy także starca Eleazara, który w tejże, też drugiej księdze machabejskiej, woli oddać życie niż zjeść mięso ofiarowane Bogu. Więc widzimy jasno, że w tradycji żydowskiej bardzo na serio traktowano te kwestie jedzenia, kwestie pokarmów. No więc Piotr po prostu uczestniczy w tej tradycji. I teraz, kiedy słyszy, że nie, nie, wolno jeść, to jest to troszeczkę no, coś, co budzi zdziwienie coś, co może nawet prowadzić do jakiegoś niepokoju, zawirowania w głowie, no to jak? To znaczy, że prawo wcześniej było złe, było pomyłką, było niedobre. Teraz można jeść, a wtedy nie można było jeść, to, to, to jest trochę dziwne. Ale pamiętajmy, że tym, co zmienia wszystko, jest pojawienie się Pana Jezusa. Do Niego prawo kierowało. Wszystko, co mówiło prawo wcześniej w Starym Testamencie dane na Górze Synaj, Kierowało do Chrystusa, przygotowywało do spotkania z Chrystusem, do przyjęcia go, do rozpoznania go jako Boga, jako Pana. To nie znaczy, że prawo było złe, wręcz przeciwnie, prawo było bardzo dobre i prawo też było formą mm, spotykania Pana Boga, relacji z nim. Ale kiedy przyszedł Chrystus, to prawo przestało obowiązywać. Nie całe, oczywiście, ponieważ no my dzisiaj też zachowujemy niektóre. Z przepisów Starego Przymierza, choćby 10 przykazań. No ale, na przykład, nie zachowujemy już tego, co dotyczy pokarmów, ponieważ to zostało w tym wydarzeniu, w którym uczestniczył Święty Piotr, rozwiązane. Została, z, został zniesiony podział na to, co nieczyste i na to, co czyste. Jedyne, co dla nas jest istotne w tym, to, to nie tyle kwestia dotycząca pokarmów, ile to, że ta wizja Piotra wskazuje na jakby zdjęcie tej zasłony, tego podziału muru, który rozdzielał ludzkość na, na czystą i na nieczystą, C czyli właśnie te pokarmy, które Piotr widzi, one są odniesieniem do Żydów i do pogan. Pan Bóg znosi granice między nimi, znosi różnice między nimi. Poganie nie są już nieczyści. Y zostali oczyszczeni krwią Pana Jezusa. Zresztą tak jak Żydzi, oczywiście, tak jak każdy człowiek, ale tutaj mówimy w znaczeniu takim, że y już nie jest konieczne zachowywanie pełne prawa do tego, żeby, żeby móc być zbawionym. Zresztą są inne fragmenty żydowskiego prawa, które, o których też choćby sam Pan Jezus mówi to, to, co dotyczy małżeństwa, listu rozwodowego, Jezus mówi, zostało wam dane takie prawo, że wolno było oddalać żonę ze względu na zatwardziałość waszych serc. To, to prawo nie, nie, nie było takie od początku. Potem dopiero, ponieważ wasze serca stały się kamienne, to prawo musiało być mocne też, czy, czy no powiedzmy jednoznaczne, takie, żeby też do waszych serc się dobijać. Więc widzimy jasno, że to wydarzenie Piotra. Najpierw jego wizja, a potem jego pobyt w domu Korneliusza i chrzest tego poganina, udzielenie mu chrztu, to jest coś, co zupełnie otwiera oczy kształtującego się wciąż Kościoła na to, że włączeni są do niego wszyscy. Wszyscy, którzy tylko przyjmą wiarę. To już nie trzeba będzie być obrzezanym, bo trzeba być ochrzczonym, żeby, żeby być zbawionym. Więc zmienia się to wszystko, ale nie dlatego, że wcześniejsze prawo było niepotrzebne, było złe, było pomyłką, ale dlatego, że ono prowadziło do Chrystusa, i kiedy on się pojawił, ono już nie jest potrzebne w takim wymiarze jak, jak obowiązywało wcześniej. Więc jest to bardzo, bardzo ważny moment. Zresztą. Trzy razy Piotr mówi, powtórzyła się ta cała wizja. Być może jest to yy, nawiązanie do tego, że Piotrowi było bardzo trudno przyjąć to, że nagle prawo przestaje obowiązywać. Coś, co wydawało się być tożsamością jego wiary, yy, te, te przepisy prawa, yy, no, teraz nie obowiązują. Ale uwaga, tu nie chodzi o to, że hej ho, wrzucamy teraz wszystkie księgi prawa do, do ogniska, tak jak yy, kiedyś było to. Po drugim Soborze Watykańskim, kiedy zmieniona została liturgia i, i stare księgi liturgiczne, czy stare księgi wskazują, czy opisujące przepisy dotyczące liturgii, które rzeczywiście były o wiele bardziej szczegółowe czy surowe niż dzisiaj, wyrzucano je jako złe, jako błędne. No to oczywiście, no może to było pod wpływem w chwili, ale, ale no nie było to dobre. Ma się rozumieć, bo już pomijając to, że dzisiaj jest oczywiste dla nas, że, li, mam tu na myśli oczywiście liturgię, tak zwaną y, trydencką, chociaż nazwa jest nieszczęśliwa, ale i y, y, tą właśnie wcześniejszą, i tą, którą sprawujemy. Y, m, według tego rytu nowego, no to jest po prostu jedna liturgia, jest inna forma, ale obydwie są, są dopuszczone, więc ym, ten fragment nam pokazuje, że to Chrystus jest prawem dla nas teraz, że to On ustanawia nowe prawo poprzez swoją mękę, śmierć i, i zmartwychwstanie. I to jest ym, ta, ta historia Piotra Korneliusza, y, tej wizji Piotrowej, chrztu, to, to jest coś absolutnie niesamowitego i ważne, Byłoby, żebyśmy no, rozważali sobie to co, to, to, co się stało, kiedy przyszedł Chrystus, że y, Pan Jezus totalnie wszystko zmienił, po prostu od Niego wszystko się zmieniło. Też y, tak przychodzi mi do głowy, że niektórzy jeszcze dzisiaj na przykład stawiają argument, y, kiedy widzą y, na przykład figury naszych świętych. Czy nawet figurę Pana Jezusa, czy, czy, czy obraz Pana Jezusa, mówiąc, że to jest łamanie przepisu Starego Przymierza, ponieważ tam jest wyraźny zakaz czynienia jakiejkolwiek podobizny, no to świetnie, tyle tylko, że przyjście Pana Jezusa to prawo też zmieniło, ponieważ Bóg sam przyjął formę, którą można zobaczyć, opisać, a tym samym namalować, wyrzeźbić czy, czy opisać w poezji, więc to, to zupełnie zmienia postać rzeczy. Wcześniej Bóg jest Bogiem absolutnie niewidzialnym, Bogiem, który objawia się w jakichś znakach, w płonącym ogniu, powiedzmy Mojżeszowi. No ale jest ten zakaz, który zresztą jest też, odnosi się do całego kontekstu, w jakim Izraelici żyją, mieszkają, otoczeni pogańskimi narodami, które mają wielu bogów. Mając 5 miliardów jakichś figurek, obrazów i podobizn, więc też i z tej racji był bardzo surowy zakaz. Natomiast dzisiaj no my mamy prawo y, tworzyć podobiznę y, Pana Jezusa, no bo on sam stał się obrazem Boga Niewidzialnego. Pan Jezus, można powiedzieć, jest ikoną Boga Ojca, więc mamy prawo się w Niego wpatrywać, mamy prawo Go Mieć na ścianie w pokoju albo stojącą piękną figurkę na biurku, i nie jest to łamanie prawa, ponieważ przyjście Chrystusa zmieniło to. I to warto rozważać, jak, jak potężnie wszystko się zmieniło od przyjścia Jezusa, że to nie jest takie sobie, no wiadomo, no, przyszedł Pan Jezus, tam śpiewamy kolendy Betlejem tego, potem umarł na krzyżu i już mamy teraz aleluja. Tylko to, to jest coś więcej. To, to, to jest. Jakby przełamanie wszystkiego, co, co, co do tej pory ograniczało nas czy zasłaniało nam Pana Boga. To jest wydarzenie, które, które wszystko zmienia. Dobrze sobie myśleć o tym, dobrze rozważać to, jak, jak wielką rzeczą dla mnie, dla, dla mojego życia, dla mojej historii jest przyjście Pana Jezusa. I rozumiemy troszkę Piotra, jego, jego zafrasowanie, Jego, jego zdziwienie, kiedy, kiedy ma tę wizję i. Ma jeść wszystko, co do tej pory było nieczyste w jego myśleniu, zresztą tak było wobec prawa, to, to, to trzeba zobaczyć, że Chrystus czasami i w naszym życiu musi takich, takich dramatycznych przełamań dokonywać, żebyśmy i my, chociaż już nie yy, idziemy za prawem, ale raczej za prawem własnym, prawem osądzania innych, odrzucania innych, yy, segregowania ludzi. Więc Chrystus też w ten sposób, jak, jak yy, poprowadził Piotra, Tą, tą wizją, tak i nas musi też, no, powiedziałbym, łamać nawet w naszym myśleniu, żebyśmy nie odwracali się od Niego, od Pana Jezusa, tylko raczej całym sercem do Niego się kierowali.